po uzyskaniu wszystkich zgód, czyli od zarządcy wodę, także od nadzoru wodnego tutaj w Ostródzie i pana burmistrza, czyli Urzędu Miasta, że możemy korzystać z deptaka, zorganizowaliśmy taką akcję kolejną i oczyszczamy dno Jeziora Dwęckiego. Celem tego, że sprawia nam to bardzo dużą satysfakcję i przyjemność. Nie robimy tego dla pieniędzy, tylko dla satysfakcji, żeby się spotkać, oderwać od codzienności, a łapanie na magnes czy połowy na magnes bardzo wciągają. Robimy to jako wolontariusze na rzecz wieży. Jeżeli coś wyciągniemy ciekawego, to wszystkie eksponaty będą w kolei wieży Ciśnie na 11 listopada, a tu przy dworcu kolejowym będziemy je eksponować, bo są bardzo fajne, ciekawe eksponaty, jak przykładowo żelazka z duszą i dużo, dużo innych takich przedmiotów z pamiątek historii i Ostródy. Na poprzedniej akcji tutaj wyciągnęliśmy 22 śmietniki, huśtawkę, bujaczkę z dawnego placu zabaw, tak zwanego za czasów PRL-u. I cały czas się wyciąga różne śmieci, małe, duże. Tak zwane grosze, które się mówi, że to jest na szczęście. Kolega nurkował, wyciągnął kilka butelek. Też wyciągnął tutaj jeden kolega butelkę orężady. Ale kurde, fajna butelka. Nie chodzi o fajność, chodzi o to, że jest nieotwarta. No. To jest orężada. Jesteś w środku? Ale orężada. Tak musisz otworzyć i wziąć łyka. Gdzie? Poszło do muzeum. Nagrywasz? No. Oficjalne otwarcie. Orężada. Wszystkie tutaj pomogę. No. I schudłem 11 kilo od 10 czerwca. No. Ale fajer! Powietrze ma też? I ma powietrze! Nie, tylko ładnie. Jaki wniosek z tego? Woda w Ostródzie zaczyna być czysta! Jesteśmy tego żywym przykładem. Nawet raki przyszły.